Praca na roli uczy pokory. Żywioł w jednej chwili może zniszczyć roczny dorobek, mówił w niedzielę 4 września na dożynkach płockich wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak. Było to pierwsze po największych centralnych dożynkach z 1976 roku święto plonów, które obchodziły zarówno podpłockie miejscowości, jak i samo miasto Płock. Z czasem. Witam wszystkich przybyłych na dożynki płockie. Święto rozpoczęła uroczysta msza na Stanisławówce. Następnie korowód wieńców ze wszystkich gmin i wielu sołectw powiatu płockiego, a także samego miasta oraz 60 sztandarów przeszedł na stadion miejski. Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślał, jak ważna jest rola rolników. To nie jest taka zwykła praca. To taka praca, gdzie można się utrudzić cały rok. Przyjdzie jeden deszcz, grad, powódź i pozamiatane. To jest ta praca, która wymaga wielkiej pokory wobec sił natury, ale też wielkiego zaangażowania, wielkiej pracowitości, która daje wtedy piękne owoce. Ten rok nie jest łatwy, ale jest też rokiem, w którym możemy się cieszyć plonami i w miarę dobrymi cenami. Minister gospodarki namawiał również rolników, by spokojnie patrzyli w przyszłość i unikali wiary w puste obietnice politycznych krzykaczy. Nie możemy ulegać takiemu krzykliwemu zakłamaniu, bo gdyby gospodarz wyszedł z domu, spojrzał na pole i zaczął krzyczeć, że ma rosnąć, ma być natychmiast wielki plon, to by to nic nie dało. Od krzyku, a czasami i od różnego rodzaju kłamstwa, nic pożytecznego nie przyjdzie w naszej ojczyźnie. Dlatego bardzo uroczyście, skłaniając się przed spracowanymi rękami rolnika, polskiego rolnika, działkowca, ludzi, którzy tworzą żywność w tej relacji z naturą, zachęcam was do refleksji nad słowami Witosa, który powiedział tak bardzo prosto: strzeżcie się fałszywych cudotwórców, strzeżcie się rzekomych cudotwórców, bo ważne jest, abyście zawierzali tym, których znacie, tym, pośród których mieszkacie. Jak stwierdził starosta płocki Piotr Zgorzelski, tradycje dożynkowe to rodzaj umacniania wzajemnej, pokoleniowej więzi. Podkreślał, że także płocki samorząd chce te więzi umacniać. W plecenie dożynkowych wieńców angażują się całe rodziny, by potem wspólnie świętować. Podobnie my, samorząd powiatu płockiego i miasta Płocka, chcemy razem pracować na rzecz naszych mieszkańców i łączyć, a nie dzielić. Wspólnie możemy więcej. W każdej sferze i dziedzinie społecznej aktywności. Powiat i miasto razem dysponują nie tylko ogromnymi terenami, ale także kolosalnym budżetem, a zatem zwielokrotnionymi możliwościami. Zgorzelski dodał, że dożynki płockie są symbolem nowego. Z jednej strony podziękowaniem dla wysiłków rolników, ale także krokiem do rozwoju Mazowsza Płockiego. Za to, że Płock mógł włączyć się w święto dożynkowe, dziękował prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Cieszę się, że na tym święcie plonów, na tym rodzinnym festynie możemy wspólnie spotkać się, dziękując Bogu, dziękując Ojczyźnie za to, że możemy dzielić się owocami naszej pracy. Tego dnia Centrum Płocka tętniło życiem jak rzadko kiedy. Nowy rynek oblegali druhowie z płockiej OSP, natomiast okolicznymi ulicami ciągnął się kiermasz, na którym można było kupić rośliny, wypieki i wyroby lokalnych rękodzielników.